Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy witam Was w nowym odcinku. Zagrajmy w Gothic 1 co tu się stało? Niewykończony miecz? Ach no tak, strażnicy przecież umarli. Już się bałam, że to może Faktosowi się coś stało czy coś. E, chyba Mac będzie chciał ze mną pogadać. W ogóle dlaczego ten jeden kopacz wygląda jakby był zombiakiem? To ja nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć, ale na to obrzydliwie. E, witam Was w tym odcinku. Ostatnio zbogowała mi się gra, zbogował mi się dialog i po prostu już na tym zakończyliśmy nagrywanko. No a dzisiaj lecimy dalej. E, z Grimesem nie mogę porozmawiać chwilowo. Więc musimy próbować pogadać z kimś innym. Zrobię sobie F5. I Monkros. Torak, Co się stało? Szybko, powiedz sobie, żeby zaraz z Alepem byli obecni na dole. Dobrze, powiem mu, ale co się wydarzyło? Nie ma czasu na wyjaśnienia, idź! I jeszcze jedno, czeka na ciebie Fekto, zażliw do niego, ma coś ważnego dla ciebie. Zrozumiałem. Okej, okay, co ty tutaj czarujesz? Te teleportujesz się pewnie. Tak, jak najbardziej. W ogóle widzę, że ja też jestem jakaś taka blada. E dobra, zróbmy sobie F5 po tej pięknej rozmowie. Y no to Grimes. Witaj. Przysyła mnie Monkross, masz natychmiast i za na spotkanie koło pieca chudniczego. W porządku. Coś tu nie gra, co się stało? Zaraz się dowiesz, no idź już. A, znowu mogę ciebie uczyć. Okej, okay. yy, czyli widzę, że biegniesz. Ciekawe, gdzie jest Alep? Czy mam iść do niego osobiście, mu powiedzieć, że ma przyjść, czy nie? Ciekawa sprawa. No, ten kopacz wygląda okropnie. Coś mu się pobagowało z jego skórą, i. dziwna sprawa. Victis? Coś chcesz ode mnie? Bo tak się w moją stronę tu spojrzałeś, halo. Kopacz, 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 kopacz. E, dobra, mamy iść do Fektosa, ale to za chwilę dosłownie. Alberto. Alberto nic ode mnie nie chce. To są sami kopacze. Grimes już poszedł na sam dół, także chyba wyjebane. Ehm, no to jeszcze raz F5 i spróbujmy znaleźć Fektosa. Z tego strażnika pozbierałam? Jasne, że nie. Okej, okay, jeden przedmiot otrzymany. Nie wiem co się dzieje. Fektos mnie zagadał z tego co y, widzę i nie mam pojęcia co do mnie mówi. Całkiem możliwe, dziękuję bardzo. O, matko. O, cholera, jaki solidny, dziękuję także za miecz. Dostępmy jakiś pancerz. jakiś miecz. Okej. Okay. Niestety, ale się nam to zbagowało i nie wiem, o co, co on mi w ogóle powiedział, i tak dalej. Um, tajemnicze spotkanie. Powiedziałem Graimowi, że ma iść na spotkanie koło pieca hutniczego. Mam przekazać Graimowi, aby z Alepem zeszli na dół. Mam jeszcze zajrzeć do Fektosa, coś dla mnie ma. No, od Fektosa otrzymaliśmy zbroję. Prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy, czy się nie mylę przypadkiem. Otrzymaliśmy chyba zbroję. Kamień druida mamy też, ale tak. Ciężka zbroja strażnika. I mam jakieś dwa miecze. Mam miecz królewski i dwuręczniak. Niestety ja w broniach dwuręcznych jestem cienka, jak nie wiem. I... No, mamy problem, bo ja się ich nie uczyłam w ogóle. Nie mogę patrzeć na tego kopacza. E, dobra. E, wydaje mi się, że Alep e, wie, że powinien e, być na samym dole, bo nie kazano mi iść do Alepa, więc sprawdźmy to. Tylko oczywiście nie w taki dziadowski sposób, jak ja to zrobiłam. Okej, okay, to sprawdźmy. Jest Alep, Monkross i Grimes. Monkross, witaj. O co tu chodzi? Przede wszystkim dobrze, że przyszliście. Grimes powiedział, że mam się dowiedzieć po co oczywiście Grimes opowiesz wszystko Tarakowi, ale powie, czy ja mam to zrobić. Powiem ci coś ciekawego. Więc tak, kiedy Munkroz przy pomocy magii wydostał się z kopalni, czego nikt z nas nie mógł zrobić, zauważył coś niezwykłego. W magicznym polu kopalni pojawiły się szczeliny, wobec tego jest możliwość ustawienia portalu. I co to znaczy? Że to oznacza, że magiczna droga z kopalni została otwarta. Okay. Wiadomo, że drążenie skały w górę ma niewiele, na niewiele się zdaje. Skała jest zbyt twarda i potrzeba by na to wielu lat, aby się przebić. Do tego czasu wszyscy pomrzemy tu z głodu. Chciałem tylko poprawić nastrój. Dlatego musimy użyć portalu. Mąklosz sprawdzi jego działanie. Jak duże jest niebezpieczeństwo? Sam proces przemieszczania przeżyjemy, ale możemy wyjść w niewłaściwym miejscu. Musimy jednak spróbować. Mongroz wybrał na ustawienie portalu jedno z przejść pełzaczy. Chodźmy teraz, poprowadzę. Okej, okay, dobra. F5, no to w takim razie lecimy. Jedno z przejść, tak? Czyli widzę, że idziemy w paszczel 2, w sensie idziemy do tych przejść, do których ja bardzo nie lubię chodzić. Czyli tam, gdzie są te wszystkie żyły, takie, gdzie te pełzacze właśnie pełzały. Bardzo nie lubię jakoś tego miejsca. On mnie od razu. Tak, takie ciarki mam wtedy. Robię A w piątki co sekundę, bo ten. Wiecie co, zrobimy sobie też stały zapis jeszcze zanim tam wejdziemy. No, Graham przecież idę cały czas za tobą. Opanuj się, chłopie. Okej, okay, czyli widzę, że będziemy. Jak się dobrze uda, wydostaniemy się na powierzchnię. Ciekawe, które to będzie przejście. Podejrzewam, że któryś z tych. O, pewnie to. No. Witaj. Okej, okay, widzę, że panowie się nam dziś zgubili po drodze. Dobra, jest Alep i Mak też jest, także... No, panowie. Który mi zagada? No jak, Torak, możemy zaczynać? A co z pozostałymi? Mogą mieć tylko nadzieję, że uda nam się znaleźć wyjście. Tylko powiedz Monkrosowi, kiedy ma zacząć. No okej, okay, dobra. Widzę, że teraz się przyda stały zapis. Monkros... Witaj. No to dawaj, Monkros. Dobrze, zaraz zacznę. O kurde, nie. Ale będzie masakra, coś czuję. Cholera, coś poszło nie tak Kto by się tego kurde spodziewał. Niby to działa. Dawaj, wskakuj w portal, bo połączenie, ma, bo, po, bo połączenie się rozpada. Odzyskanie wolności, rozdział czwarty. Oh my godness! What the fuck is going on? Oh my god. Dobrze, jesteśmy tu wszyscy. Przykro mi, ale portal nie działa należycie. Niestety nie mam pojęcia, gdzie się teraz znajdujemy. Powinniśmy znaleźć drogę do domu. Torak, weź te pochodnie, będzie Ci potrzebna w ciemności. Dziękuję. Wiem, gdzie się znajdujemy. Około 10 lat temu ko ta kopalnia zawaliła się, byłem tam. To opuszczona kopalnia? Dokładnie, byłem jednym z niewielu, którzy cudem przeżyli. Jakże wielu moich kolegów straciło tu swoje życie. Teraz znajdujemy się na dolnym poziomie, gdzie nie natknęliśmy się na gniazdo pełzaczy, podobne do tego, co w starej kopalni. Niektórzy mówią, że pełzacze wywołały wstrząsy. Wynośmy się stąd. Zapewne gnieździ się tu jeszcze większy zło niż pełzacze. Nie możemy użyć portalu. Chodźcie za mną. Zobaczymy, czy wszystko jeszcze pamiętam. Ej, no ale halo, możecie poczekać na mnie. Chciał użyć pochodni chociaż. Boże, kochany, no. O, dziękuję, że ktoś na mnie poczekał. No dobra, chodźmy w takim razie. Kurde, aż kusi, żeby tutaj pozwiedzać, nie? Czy to był pająk? Mogę coś im zrobić? Chyba nie. Dobra, nieważne. O nie, gdzie moja pochodnia? Moja pochodnia przecież leciała na dół. No, dobra, Grimes? No się coś zaciąłeś, Witaj. Um, halo? Alep? Monkros? Ej, no bez jaj, nie. Seriously? Może jeszcze zanim nie zastrzelę tych badziew to... No nie wiem, udało mi się to dziadostwo zastrzelić, ale co mi to dało? Super Grimes, naprawdę, świetnie. Się bawisz, wice. No ewidentnie się na mnie patrzy, tak jakby chciał zagadać, ale nie mógł. Chyba się zbagował nam chłopak. Widzicie, co zrobię? Sobie F9, czemu ty się tu zatrzymujesz? Chłopie. Widzę to samo. No niestety, ale coś jest tu nieźle pobagowane. Nie wiem, no zabiłam to coś. Badzie, wiem kolejne. E, dobra, wiecie co? Ja sobie tutaj się rozejrzę. Cofnę się, bo jestem aż ciekawa, co jest tam e, wcześniej. Chociaż boję się, że tego pożałuję, nie? <grytanie> Słyszałam chyba pełzacza. Na no moje nieszczęście. Nie, to te pajęczaki, głupie. Darmowy Exp, nie? Tak w sumie. Co, coś czuję, że wchodzenie tutaj to jest głupi pomysł, nie? Um. Okej, okay, są tutaj pająki. Gantru. Ro rofer, ale nie mogę nic z nim zrobić. I X. Pewnie to jacyś jego przyjaciele byli. Zielony nowicjusz. Kilow. Ten rofer to teoretycznie żyje, co nie? Okej, okay, kolejny poziom. Rofer. Dziwna sprawa, bo wygląda jakby spał. W ogóle ja nie powinnam chyba tutaj tak sama chodzić w sensie. Powinnam tutaj przyjść pewnie z Graimsem czy coś, chyba że nie wiem. Chyba że on ogólnie powinien mi powiedzieć: Typu, ej torak, weź się, rozejrzyj tutaj, czy, czy coś w tym stylu. A oni się po prostu zacieli, nie? Siema. Mm, niestety, ale coś się wam stało. Um. A tu jest jakaś krata. No, ja coś czuję, że on mi się powinien coś mi powiedzieć, nie? No, Grimes, weź, że się odbaguj. Zaczynajmy, a daj mi siły. Miałam niby trzymać punkty na lepszą walkę, ale teraz z fektosem i tak się nie widzę. siła może się przydać. No, bez jaj. Serio? Wy się wszyscy pobagowaliście? O co chodzi? Aleb Wiecie co? Ja sobie zrobiłam stały zapis przez, przed przejściem przez ten głupi portal. I mi się wydaje, że najlepiej będzie, jeżeli ja po prostu wejdę tu jeszcze raz. E, dobra, monkrosty, weź tam zaczynaj. Zrobimy to jeszcze raz, bo coś czuję, że się coś po prostu zbagowało najzwyczajniej w świecie. Dobra, no coś tam wiadomo poszło nie tak, co nie. Kurde, już 15 minut odcinka, nie? A, nie? a jesteśmy tak w dupie. Dobra, wiadomo, rozdział czwarty. I wchodzimy. Mogę to pominąć? Mogę. Dobrze, jesteśmy tu wszyscy, przykromi i tak dalej. No. Dobra, od razu za nim pobiegnę, co nie? Wiecie co najlepiej sobie też zrobię tutaj stały? No, chodź, chodź, chodź. Błagam cię, tylko się tutaj nie zatnij, nie? Jezu, tak poszedł dalej, nie? Rozumiecie to? No. Niech do diabli, wrota są zamknięte, wpadliśmy w pułapkę. Torek już tyle razy ratowałeś nas o to teraz też znajdź inne wyjście. Nie mam pewności, czy szukając stąd wyjścia, nie pogubię się tu, ale nie mamy wyboru. Okej, okay, czyli teraz jest właśnie moje zadanie, żeby się przejść na świecie i poszukać wyjścia. Tak jak podejrzewałam. To było do przewidzenia, teraz możemy zrobić F5. Okej, okay, mam znaleźć wyjście, tak. Mm. Tutaj coś jest, jakiś kamień. Yy, coś jest za nim napisane. Aha, wy teraz będziecie za mną łazić, tak? Okej. Okay. nie spodziewałam się tego. Okej, okay, teraz podejrzewam, że. Ale błagam was, żebyście. No nie, Grimes, typie. Nie, 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 nie rób tak. Chodzi do mnie najbliżej, jak tylko potrafisz. Po prostu. I się tylko nie zgub. Dziękuję bardzo. Eee, dobra. Czyli teraz możemy iść tam, właśnie gdzie chciałam iść wcześniej. Dobra, wezmę sobie je z drugiej strony. Wiecie, darmowy Exp, to dlaczego by nie? One nie są chyba negatywnie nastawione, przynajmniej ja tego nie zauważyłam, żeby były. No dobrze, wy dalej za mną idziecie jak najbardziej, także jest świetnie. Jest też kolejna pochodnia. Kolejne pająki. Okay, z nich oczywiście nic nie ma, więc nie ma co się martwić. O! Tfu, popatrzcie na te Tłuste pająki. Kto wie, jak się tu pojawił przez te lata, kiedy górnicza dolina była oddzielona od reszty świata. Dalej nie pójdę, torak. Przyjdziecie samemu zbadać resztę kopalni. Monrocks i Grimes też tu zostają. Ok, widzę, że już nie chcecie tam iść. No okej, okay. eee, czyli zrobiłam nam przedsmak. No jest tutaj więcej pająków. E, dlaczego ty. żyjesz, rofer? Kto? Jak? Kim kim jesteś? Jestem strażnikiem. Strażnik, jak, jak to możliwe? Którędy wszedłeś? Szybem pełzaczy, stara kopalnia zawaliła się kilka dni temu. S stara kopalnia? Co, co to jest? nosa nieszczęśniku. Jak długo tu jesteś? Ja nie wiem. Ta ciemność w gardle mi zaschło. Co mam ci dać wody? Czy może mam ci dać piwa, którego nie mam? Co ty. What the fuck w ogóle? Dobra, może chłopaki coś poradzą, bo ja nie wiem, co mam teraz w tej chwili aktualnie zrobić. Grimes? Hello. Znalazłem jakiegoś dziwnego człowieka, jak ktoś mógł tu przeżyć. Co, gdzie, jak się nazywa? Tu, w tym tunelu, jak się nazywa? Nie powiedział, był bardzo przejęty. Możliwe, że przeżył zawalenie się kopalni, które było 10 lat temu? Nie mogę w to uwierzyć. Tu, człowiek? Uwierz mi, to prawda, chcesz tam pójść ze mną? Nie, trzeba najpierw więcej dowiedzieć się na jego temat. Tylko wtedy, gdy poznamy jego imię, będę mógł się z nim zobaczyć. Być może nie zna, jeśli tu pracował że mnie zna. I możliwe, że byłby niezbyt dobrze do mnie nastawiony. Wątpię, żeby ktoś po 10 latach nadal żywił do mnie urazę, ale było wielu takich, którzy pragnęli mojej śmierci. Skoro tak, porozmawiam z nim ponownie. I co chciałem ci jeszcze powiedzieć? Dopiero co zgubiłam butelkę wina. Może znajdziesz ją gdzieś przypadkowo. Butelkę wina, tak? Dobra, to się przejdziemy za tą butelką wina. Super, mam wino. Um, czy ja mam ci to oddać, czy mam to dać jemu? Oto twoje wino. Dziękuję. Albo możesz zatrzymać je sobie. Dobra, podejrzewam, że muszę temu chłopu dać wino. Co jest trochę dziwaczne. Ale okej, okay, niech będzie. Masakra. Eee, chłopie. Rofer, witaj przyjacielu. Oto pochodnia i coś do picia. Jak dawno nie trzymałem w ręku pochodni. Aha, mówi o pochodni, a pije wino. Eee, dobra. Okej. Okay. I wino, prawie zapomniałem to słowo. Chcesz, żebym ci wszystko opowiedział od samego początku? No cóż, to długa historia. Byliśmy w kopalni, a król mógł wypędzić orków ze swoich granic, bo dostarczyliśmy mu materiał na broń kopalnia stawała się coraz większa i większej i chociaż byliśmy więźniami to szczyciliśmy się tym, że pracujemy pewnego razu nastąpił przełom nadkryliśmy się na nowy ogromny tunel nikt wtedy nie przypuszczał, że to odkrycie doprowadzi nas do katastrofy więc zeszliśmy w dół przez niewielki szyb i dotarliśmy do wielkiej komory z której prawdopodobnie teraz przyszedłeś tam zobaczyliśmy to, czego nigdy nasze oczy nie widziały jaskinię utworzoną ze złota Najbardziej zachłani od zaraz zaczęli rąbać kilofami i napychać swoje kieszenie tak mocno, jak tylko mogli. Wieczorem wracali do starego obozu i tam tracili swoje bogactwa. Już po kilku tygodniach jaskinia była prawie pusta. Chciwość robotników, ja też nie byłem wyjątkiem, wywołała coś odrażającego z tuneli. Wkrótce jaskinia wypełniła się pełzaczami. Do tej pory tylko słyszeliśmy o nich legendy, a tu nagle dowiadujemy się, że istnieją naprawdę. Kiedy, dotarło ta, kiedy ta straszna wieść dotarła, nieszczęsne świnie zamknęły wrotami wejście do kopalni. Więc oni byli bezpieczni, a nam kazano utrzymywać się jak najdłużej przy życiu. Kiedy stwory wycofały się, zostało nas tylko 10 ludzi. Potem dowiedzieliśmy się prawdy. To było jak uderzenie młotem w głowę i niesamowite, bo zarzecz przedarły się innym przejściem do kopalni i spowodowały zawalenie wejścia. W więzieni, opuszczeni, zrezygnowani, z niepokojem czekaliśmy na swój los. Przez te wszystkie lata żywiliśmy się pleśniami, grzybami, a czasem nawet pająkami. Nie wszyscy z nas się przystosowali, tylko ja i dwaj moi przyjaciele Gantra i Jinx przeżyli. Byli całkiem normalni, ale powoli ich umysły uległy degeneracji i stawali się coraz bardziej nieludzcy. Kiedy byli już tylko cieniami siebie, z przeszłości ich losem zaczął kierować Beliar. Ostatecznie zostałem tylko ja. Wiele wycierpiałeś. Chcę cię powiadomić, że nie jestem tu sam. Moi przyjaciele być może będą mogli wyprowadzić cię. Teraz powinienem pójść do nich i powiedzieć im o tym. Zrobisz to, jak ci się odwdzięczę. Będę tu czekał. No, Okej, okay. widzę, że ciekawie, ale że ten człowiek tutaj w ogóle przeżył... What the fuck? To jest niebywałe po prostu, nie? Mam informację o kopaczu. Wiesz, jak się nazywa? Tak, to Ruffer. Nie, to niemożliwe. Ruffer? Znasz go? A jak? Mieszkaliśmy w jednej chacie w starym obozie. Ironia losu, teraz oboje jesteście w pułapce. Ty też, na co czekasz? iść do niego. Okej. Okay. A dlaczego wy nie możecie iść? Czemu nie mogłam niejem krzyknąć, żeby sam przyszedł? What the fuck? Dobra, w pięć najlepiej będę robić za każdym razem. Chodźmy. Naprawdę? Być może nawet poznasz kogoś z nich. Wykluczone prawdopodobnie jest bardzo, jest bardzo mało ludzi z tych, którzy tu pracowali 10 lat temu jeszcze żyją. Kto wie? No dobrze, idź za mną oczywiście. Super, to chodź za mną, chłopie. No jak zobaczy Grimesa, to się pewnie zdziwi. Chłop. Grimes, Alep i Monkross. On się zgubił czy idzie za mną? Chodź tutaj, typie. Mhm. Jesteśmy na miejscu. To, to nieprawdopodobne. Ludzie. I tu. Tu Grimes. Jak to możliwe? To prawda? Ruffer jeszcze żyje, mój stary przyjaciel. Torak, zapytaj go, czy chce z nami rozmawiać. Witaj, przyjacielu. Możesz nas stąd wyprowadzić? Mówisz poważnie? Już dawno temu chciałem to zrobić. Miałem na myśli tylko przez wrota. No tak, kilka lat temu otwierałem wrota i chodziłem na drugą stronę w poszukiwaniu wyjścia. Dobrze, to nas. Grajem, ruszamy. Dobra. Czyli widzę, że mamy ekipę z Warszawy. Teraz wszyscy idą za mną, taciecie. Idą. Świetnie. Nie wiem, jak on chce to otworzyć, ale dobrze. W porządku? No co tam? Możesz to otworzyć teraz? Tak, tu znajduje się ukryty przełącznik pod warstwą pyłu. Teraz go przełączę. Seriously? A, co to jest? Nie, jest martwy. Powiedział mi, że otworzył wrota kilka lat temu. Być może magia potrzebuje czasu, aby się odnowić. I to teraz, kiedy wiązaliśmy z nim wielkie nadzieje. A teraz wrota stają otworem. No cóż, to, badaj kopalnie, Monkroz jest zajęty swoją magią, ale bije już nie jesteśmy młodzi. Serio, Ruffer tak po prostu zginął. What the fuck w ogóle? Nie, no jak to? Serio? Kilo, chem kopacza. W ogóle założę się, że ja tutaj. A wy nie mieliście, przepraszam, poczekać? O oh mój god, pełzacz! Wypełzła bestia pieprzona. Widzę, że teraz nagle uznali, że tutaj zostaną, ok? Który z nich też zgubił pochodnie, bo to nie jest moja, moja była tylko jedna przecież. Złożę rudy. Nie, no dobra, nie będziemy kopać, nie, bo to głupie. Coś czuję, że mnie te pełzacze zeżrą. mnie. Jak trefy na te zmutowane. W ogóle, kurde maś, tu nic nie widać, nie? W ogóle jest taka cisza. Cisza przed burzą. I miliony pełzaczy tylko wypełzają stąd. Teraz pytanie: gdzie tutaj iść? Najpierw masakra. Wiecie co może najpierw sprawdzimy tutaj dół? Co za ochytstwo. To wszystko. Ojej, ale to stęchłe powietrze. A ten pełzasz, to gdzie pełznie? Halo, Te Paskuda. Po co żeś tu przylazł? Widzę, że tam ci też się zbulwersowali. Okej, okay, tam był jakiś mech, taki bardzo brzydki jakiś. Aż bym jeszcze raz tutaj normalnie pobiegła. A czy jak wyjdę na górę, to też mnie cofnie? Tak, również mnie cofnie. Okej, okay, czyli tutaj nie powinnam się zbliżać, mam rozumieć. Tak, dobra, czyli nie będziemy tutaj szli. O nie, serio... Dobra, na szczęście mi ładnie cofnęło. Ok, no to. Dobra, to chodźmy w takim razie tędy. Może z góry coś zobaczymy ciekawego. Gruchotacz. Czy to jest jakaś lepsza brońka dla mnie? Proszę, powiedzcie mi, że tak. Jezu, tak, broń jednoręczna. Kocham. Górski Mech. Jest jakaś pochodnia, więc sobie tu rozświetlmy cokolwiek w ogóle. Pełzaczu, chcesz, żebym dostała zawału? Co za paskuda. Ty łajzo. Tu są złoża. Piekielniczki. Ja mam wrażenie, że ja tutaj spotkam coś, czego nie chcę spotkać. Tam widzę, że pełzacze są. Tu jest w ogóle woda. One tak jakby chcą się do mnie dostać, ale mają kłopot. Ta ewidentnie. A gdyby tak go. Zastrzelimy sobie, nie? O, przynajmniej tego jednego. Widzę, że one mi tam powpadały do wody, nie? Także taka trochę kicha. No, pełzaczu. Coś mi zaznaczyło. Nie tego pełzacza, co trzeba. No dobra. Wystrzelam sobie go po prostu jak kaczkę. Chociaż nie bowiem ten że jest też całkiem niezły teraz, co nie? Dobra, przynajmniej możemy sobie tutaj trochę rozświetlić. Ale jeżeli ja bym miała tutaj z nimi przyjść... Okej, okay, znalazłam jakiś zwój. Jeżeli bym tutaj miała z nimi przyjść, to przecież to będzie jakaś katorga, bo oni nie wejdą pewnie po tej kładce, bo po co? Wiecie co, zrobimy sobie też jakiś stały zapis, żeby był. No i hop na dół. Tutaj nic nie ma, nie. Cholera. Yy, czy mi się właśnie wali kopalnia na web? Akademis. To jest woda. Dobra, F5 zrobię. Bryłka rudy jest w wodzie. Bagienne. Czy to jest zmutowany? Yy, tak, pełzacz mutant. Błagam, mnie, podchodź tylko do mnie, paskudo. W ogóle już słyszę, że mi y, ten y, budzik dzwoni. Jakie paskudztwo, cholera jasna. Możesz to zabić wreszcie? No, bez jaj. Co taki słaby? Dem no właśnie. Pakuj w tego pełzacza paskuda, pieprzona. Widzę, moi drodzy, że w ogóle ja już powinnam odcinek skończyć ja mam teraz takie, no ale jak to? Jak to możliwe? To jest po prostu niemożliwe. Eee, także w, za chwilę sobie skończymy. Tylko jeszcze się tutaj przejdę. Pełzacz mutant. Zwykły pełzacz. Tutaj jest kilof. Bryłka rudy. Kolejna bryłka. Sztućce w ogóle. Ciekawe. Jakiś zwój. Wiecie, co aż sobie przejrzę to zwoje jeszcze, zanim pójdziemy dalej? Śmierć ożywieńcom i ognista burza. Czyli wygląda na to, że spotkamy tutaj pewnie jakichś nieumarłych. E, świetnie, po prostu. To jest to, czego najbardziej pragnęłam e, na aktualny moment. Żeby jeszcze nieumarłych tutaj spotkać. I teraz pytanie w ogóle. Ja chyba powinnam się wrócić, wiecie? W ogóle bełt? Serio? Bełty? E, dobra, zrobię troszkę dłuższy odcinek. Oh my god, ale ciemnica. Ja się powinnam coś czuję wrócić, bo y, tam też były pełzacze. Jeszcze dalej. W sensie tam y, one mi pospadały do wody. Więc podejrzewam, że najpierw powinnam się udać tutaj w dół. A dopiero później udać się tam właśnie na górę. Tutaj też bagienne ziele. Tutaj sporo Expo zostawiłam, no bo jednak te pełzacze, no ja jestem w stanie je teraz zabić, nie? Może i dalej stąd nie przejdę. No ale Akademis, no ciekawe to jest. Kurde, więcej tych pełzaczy. Mogę wyciągnąć broń. Ciekawe, czy one mnie dalej tak klepią. Nie, już nie. No aż żal tutaj było tyle expa zostawić. Gorzej, że się pozbyłam kolejnej pochodni, nie? Dobra, tego to w sobie mogłabym zestrzelić nawet. Pełzacz. Już nic z nich nie będę zbierać, bo to jest głupie. A to mutant. Błagam, tylko do mnie nie podłaś. bo coś czuję, że będzie próbował jednak. Zbagował się ewidentnie. Nie wiedzę za bardzo jak do mnie dojść, które jak i co w ogóle. Także mamy szansę go pobić. O Boże kochany. Czy tutaj po drugiej stronie jeszcze coś znajdę oprócz tego za czemu nie, nie mogę tutaj nic zrobić. Moje dwie pochodnie się utopiły. Więc dobra. Ok, to weźmy sobie kolejną w takim razie pochodnię. Chodźmy jeszcze w tamto miejsce, właśnie gdzie byłam, gdzie chciałam iść wcześniej. Czyli stracimy kolejną pochodnię, idąc przez wodę, chociaż. Mogę przejść tak boczkiem, z boczkiem, żeby mi się nic nie stało? Nie, nie mogę. Widzicie, chciałam być cwana. No i co? I nic. I po, i po pochodni. Yy, dobra, F5 i chodźmy w takim razie dalej. Siup! Ja coś czuję, że tutaj zaraz... Yy, wiecie co? Ja się będę czuła yy, bardzo dobrze w momencie, gdy ta ognista burza... to Jak sobie to dam pod piątkę? Bo czuję... Że tu będzie jakiś, nie wiem, martwy pełzacz. O, jest zombiak. Dobra, fajnie. Widzicie, czułam. Gdzie to zombie jest? Super. Dobra, na szczęście się udało mi je pokonać. Strona pamiętnika. Nawet więcej stron pamiętnika. Mam nadzieję, że tych zombiaków tutaj więcej nie znajdę. No to jeszcze na koniec odcinka sobie te strony z pamiętnika przeczytajmy. Ok, po kolei. Strona pierwsza. Piąty dzień po odkryciu, już pięć dni kopacze wydobywają złoto, kopią i kopią, nawet nie mogą przestać, by się napić. Dzisiaj trafili na twardą skałę i nie mogą kopać dalej. Trzeba kontynuować kopanie po lewej stronie żyły, ale wszystko się opóźni. Kilka godzin później ziemia zatrzasnęła się. zatrzęsła się i w tym samym czasie usłyszeliśmy krzyki z tuneli. Nie chcieliśmy tu zostać, ale żądza złota u kopaczy przezwyciężyła strach. Strona druga. Szósty dzień po odkryciu. Znowu usłyszeliśmy krzyki. Większość kopaczy się tym nie przejęła, ale kilku jednak uciekło. Na ścianach widać cienie potworów, których nie możemy zobaczyć. Co to może oznaczać? Nadszedł czas, aby zostawić ten tunel w spokoju. Jeśli pójdzie dobrze, zaczniemy wydobywać wydobywanie w innej kopalni, ale jednak myślę, że skała ustąpi i to będzie koniec. Strona trzecia. Siódmy dzień po odkryciu. Przez cały tydzień kopacze drążyli kilofem. Krzyki nasilały się z każdym dniem, aż pewnego razu zobaczyliśmy potwora. Miał łapy z ostrymi pazurami i uzębioną miadaczka, z której wydobywał krzyki. Zabił dwóch kopaczy, a następnie zniknął. O inosie, daj nam siłę, by je pokonać. Dwie godziny temu pojawiło się pięć potworów i z każdą chwilą coraz więcej i zabijają nas. Kopacze ukrywają się w tunelach, bo my także jesteśmy zmuszeni się ukryć. Strona czwarta ósmy dzień po odkryciu. Dziś odkryliśmy, że nawet bardzo potężny potwór nie jest niepokonany. Musimy jednak ukrywać się, bo jest ich tak wielu. Ziemia znowu się zatrzęsła i wszędzie pojawiły się potwory. Przeklęcie kopacze i gorączka złota. Potwory pojawiają się wszędzie. S. Okej, okay, wygląda na to, że nie zdążył jakby doczytać, można powiedzieć. Mam nadzieję, że ja się na tego potwora nie natknę. Wiecie co? Ym, chciałabym jeszcze wrócić do Grimesa w tym odcinku. Więc prawdopodobnie na tym sobie zakończymy ten materiał. Teraz się troszeczkę cykam, że spotkamy jakiegoś potwora i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo klimat jest naprawdę. Wow! Yy, dobra, bo ja troszeczkę źle skręciłam. Powinnam iść teraz wyżej. Tak? Dobrze mówię? No jasne, że tak. Gdzież ja poszłam? Przecież idziemy do góry. Ej, wait, what? Co? Tak, ja tu przylazłam. Przepraszam bardzo. Jak ja tu przyszłam? No, bez jajec, że się to teraz wszystko jakoś zawaliło i w ogóle. Bagienne ziele. Pełzacz. Ej, coś się tutaj stało dziwnego. Aha, bo za mną się teraz zawaliło przejście, prawda? I ja teraz nie jestem w stanie nic kompletnie zrobić. Tak, tak. Więc to było to. Cholera jasna, nie? Bagienne ziele. Dobra moi drodzy, myślę w takim razie, że w kolejnym odcinku pogłówkujemy, jak się stąd wydostać. Podejrzewam, że jedyną opcją będzie popływanie gdzieś w wodzie, ale to będzie jakąś rzeczą po prostu katorżniczą, żeby to zrobić. E, dobra, e, przepłynę z powrotem do tego miejsca, e, gdzie byłam ostatnio. Tak, na wszelki wypadek. Tam, gdzie znalazłam tego zomiaka e, i tam się z wami pożegnam. A w kolejnym odcinku pogówkujemy, jak stąd wyjść. Bo to jest sprawa naprawdę aktualnie przerażająca. Także, moi drodzy, w, z takim dosyć mrocznym akcentem e, żegnam się dzisiaj z wami. Słyszymy się już w kolejnym materiale, gdzie będziemy musieli spróbować się z tej kopalni wydostać. Sprawdzę tylko, czy. Kiedy szedłem w stronę opuszczonej kopalni poczułem zapach ten powietrza. Nie bałem się być może dlatego, że się do niego przyzwyczaiłem. Ehm, opuszczona kopalnia. Wstrząsy. Dobra, nic nowego nam się w dzienniku nie pojawiło, także jeszcze raz Wam dziękuję za obejrzenie i do kolejnego materiału zapraszam Was do dawania łapek w górę, jeżeli film Wam się podobał, do zostawienia po sobie jakiegoś komentarza i do subskrypcji, jeżeli chcecie widzieć więcej. A jak już zasubskrybujecie, to nie zapomnijcie o dzwoneczku, który najczęściej przypomina o nowych filmach. Tak więc do usłyszenia, cześć!